Święto Niepodległości, rocznicę obchodów Święta Niepodległości w gminie Kobielanka obchodzimy na wesoło i na sportowo. Co roku organizowany jest Bieg Niepodległości, w którym bierze udział tylu uczestników, która rocznica aktualnie przypada. W tym roku jest to 101. rocznica odzyskania niepodległości i naszym założeniem było, aby w tym biegu wzięło udział 101 uczestników, ale uczestników zgłosiło się więcej i bardzo nas to cieszy, ponieważ uważam, że takie święto właśnie powinniśmy obchodzić w ten sposób. Razem, wspólnie i na sportowo i na wesoło. Organizatorami biegu niepodległości jest Gminny Klub Sportowy Znicz Niedźwiedź, Urząd Gminy Kobylanka, Straż Pożarna, Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance, a także wielu zaangażowanych wolontariuszy, niekoniecznie związanych tutaj bezpośrednio z naszą gminą. Historia naszego biegu niepodległości w Niedźwiedziu sięga roku 2016. Pierwszy bieg odbył się właśnie w listopadzie z okazji Święta Niepodległości w Niedźwiedziu. Szanowni Państwo, tutaj ideą naszego biegu, tak jak wcześniej Pani Wójt powiedziała, jest łączenie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Biegamy tutaj wspólnie wszyscy, także spoza naszej gminy biegają sportowcy. Oczywiście tutaj głównym organizatorem jest Gminny Zespół Sportowy Znicz Niedźwiedź, także, ale też mamy partnerów, którym też, jeżeli mogę, chciałbym podziękować. Jest to WKU Stargard, które co roku nam pomaga. 102 Batalion Ochrony z Bielkowa, Brygada Wsparcia Dowodzenia, Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, Polmotor, oczywiście też MEA Operator. I szanowni Państwo, też ze swojej strony chciałem podziękować, że przybyliście tutaj do Niedźwiedzia i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Ten bieg będzie się rozrastał. Dzisiaj startowało 107 uczestników, ale docelowo chcemy ten bieg bezlimitowo, czyli mi się wydaje, że na drugi rok ponad ten stan, który dzisiaj był. Jeszcze raz chciałem, mówię, wszystkim tu podziękować, tym lokalnym władzom i ludziom, którzy tutaj nam bardzo pomagali w tym biegu. I co jeszcze? No widzimy się za rok w jak największym składzie, tak? Dziękuję.
troszeczkę dwa słowa. Proszę powiedzieć, jaka trasa, jak się biegnie i co pozostali zawodnicy tak długo tam na trasie robią? Nie wiem, co robią tak długo, nie mam oczu tu, ale na pewno biegną albo idą. Ciężka trasa? Dla mnie tak. To w takim razie zapraszamy na zasłużony odpoczynek, tam jest ciepły posiłek, proszę bardzo. Proszę powiedzieć, jaka trasa, jak się biegnie? Bardzo długa trasa, bardzo dobrze biegnie. Dziękuję bardzo. Ja jako jeden ze współorganizatorów chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przybyły na ten nasz bieg, które uczestniczyły w biegu, a również te osoby, które pomagały w czasie biegu, które jako wolontariusze wiele nam tutaj pomogli, wiele pracowali, żeby ten bieg się udał. Mam nadzieję, że się udał. Z tego, co słyszę od zawodników, było bardzo dobrze. Także serdecznie zapraszam na przyszły rok. Jako sołtys obiecuję, że będzie jeszcze lepiej, że będziemy mieli jeszcze więcej atrakcji, a tym razem bardzo serdecznie Państwu dziękuję, wszystkim tym, którzy przybyli i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas więcej. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Miał się po plecaku, miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę se jedzie, śpiewam dla ciebie dziewczyno. Może także jest w rozterce, zakochane czyjeś serce. Jesteśmy grupą ze Stargardu, grupą taką małą, bo pięcioosobową. Nasza nazwa to Kagik, od naszych wszystkich imion. Szło nam się dzisiaj bardzo dobrze, pogoda bardzo fajna, trasa też fajnie przygotowana, dobrze oznakowana. No chcielibyśmy zaprosić większą ilość kikarzy tutaj do Niedźwiedzia, bo już ja byłam 2 lata temu, w ubiegłym roku byłyśmy wszystkie w Kobylance, też bardzo fajna impreza. No i czego to nam życzy? No wszystkim życzymy wielu sukcesów. Super nagrody rozdają. Tak. I pozdrawiamy nasze. I pozdrawiamy też nasze koleżanki atomówki ze Stargardu. Prezentuję projekt Strefa Miedwie, poszukując historii, którego głównym celem jest stworzenie izby pamięci, w której będą upamiętnieni pracownicy przymusowi, jeńcy wojenni obozu Gemeinschaftslager Belkow, który funkcjonował przy zakładach torpedowych Torpedowaffenplatz Madize. Dzisiaj na stoisku można zapoznać się było z rzeczami, z artefaktami, które grupa odkryła na terenie obozu w Bielkowie oraz też porozmawiać z uczestnikami tych poszukiwań, poznać, przybliżyć sobie historię obozu, przez który przewinęło się w czasie II wojny światowej ponad 2000 osób.